pogłębiające się aż do granic nienawiści podziały polityczne, szczucie jednych przeciw drugim, gorszące przywileje władzy, wykluczanie setek tysięcy młodych ludzi z dostępu do rynku pracy, skazywanie ich przez to na emigrację i pozbawianie ojczyzny, ogromne zadłużanie państwa, zawłaszczanie mediów publicznych, wyszyzanie patriotyzmu, rodziny i kościoła, wykorzystywanie wypowiedzi ojca świętego Franciszka jako bicza na rzekomo bogaty i zacofany kościół w Polsce. Ten ostatni manewr jakże nam przypomina przełom lat 60. poprzedniego stulecia, gdy w Polsce Ludowej mówiono, jaki to jest dobry i postępowy papież Jan XXIII, a jaki wsteczny i zacofany kardynał Wyszyński ze swoimi biskupami. Wszystkim Polakom, także naszej władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, a także